Goriankę. Dzień dobry. To jest Układ Otwarty. Niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Polsce, o polskiej nauce i jej związkach z polityką czy wpływie polityki na polską naukę, na rozmaite instytucje, o czym ostatnio głośno. Co Państwo powinno zrobić, żeby wzmocnić, a nie osłabić polską naukę. O tym dzisiaj porozmawiamy w programie. Serdecznie pozdrawiam wszystkich patronów, bo to dzięki państwu ten program istnieje, jest niezależny i to wsparcie jest niezwykle ważne. Jeśli ktokolwiek chciałby dołączyć do tego grona, serdecznie zapraszam na mój profil w serwisie patronite.pl. Możecie Państwo zostać współtwórcami Układu Otwartego. Zachęcam do tego i pozdrawiam wszystkich mecenasów. Jeśli Państwa firma chciałaby zostać mecenasem Układu Otwartego, zapraszam do bezpośredniego kontaktu przez e-mail, który jest pod nagraniem. I namawiam do subskrybowania, bo w prawym dolnym rogu jest taki guziczek, możecie przycisnąć. Wtedy wszystkie moje programy będą Wam się łatwiej pojawiać. Dziękuję za wasze wsparcie i zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi układu otwartego. EcoVoltis, firma dostarczająca energię ze stałą ceną aż na 5 lat. Profesor Dariusz Jemielniak, Akademia Leona Koźmińskiego, wiceprezes pan i uczestnik wielu forów międzynarodowych naukowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry, kłaniam się. Co się dzieje z instytucją, która nazywa się Ideas czy Ideas NCBR? No tak, do końca to nie wiem, bo nie jestem z tą instytucją związany, wiem tylko po objawach i dzieje się no, trochę dziwnych rzeczy, bo coś, co mnie najbardziej zaskoczyło i czy w moment, w którym się zainteresowałem tym, co się dzieje, no to był moment oczywiście, w którym profesor Sankowski nie został ponownie wybrany no, prezesem tegoż tejże instytucji. To jest twórca. To jest twórca, no właśnie twórca, osoba, która przyniosła też ogromne środki właśnie do tej instytucji po to, żeby rozwijać w Polsce naukę z zakresu sztucznej inteligencji, a także osoba no, no nieprawdopodobnym dorobku naukowym. No cztery granty ERC. Dla porównania, y, proszę pamiętać, że Polska dostała mniej niż 80 grantów łącznie. Z tego cztery to Piotr Sankowski, czyli łatwo policzyć. 5% grantów ERC w Polsce to jest Piotr Sankowski. W związku z czym, to było takie zaskoczenie, ale zaskoczenie zrobiło się dużo większe w momencie, kiedy zacząłem się przyglądać temu, jak to nastąpiło. No bo to, że ktoś nie wygrał konkursu, no to się zdarza, oczywiście rzadka sytuacja, w tym przypadku w szczególności, ale mogło to mieć jakieś ręce i nogi. No i to, co zobaczyłem, troszkę mnie zdziwiło. A co pan zobaczył? No właśnie, zobaczyłem to chociażby, że był, w czerwcu miał być ogłoszony konkurs, nie został. Następnie została zmieniona część istotna Rady Nadzorczej, został ogłoszony konkurs. A następnie no, profesor Sankowski w tym konkursie przegrał, ale nie bardzo wiadomo na podstawie jakich kryteriów, bo kryteria tego konkursu, przynajmniej te, które znamy publicznie, no, zupełnie nie wskazują na to, jakoby mógł w tego rodzaju konkursie przegrać. Po, tej, po ogłoszeniu tej decyzji odeszło sześciu naukowców, którzy blisko z nim współpracowali z, z tej instytucji. I, no I wywołało to olbrzymie protesty. Oburzenie takie po, biegnące zupełnie ponad, ponad podziałami politycznymi. Ja, jak obserwuję polskie życie publiczne, to z bólem stwierdzam, że mnie to w ogóle nie zdziwiło. Tak? To 86. instytucja, w której to nastąpiło, za tego rządu, za poprzedniego rządu następowało to w, w, w podobnej czy w większej ilości. Nie, nie warto się licytować. Ale gdyby pan mógł wyjaśnić, czym była ta instytucja. Co ona robiła? No bo padł taki zarzut, że instytucja została powoływana do skomercjalizowania wyników badań, a tu żadnych żadnej wielkiej pieniądze nie napłynęły, i to był taki zarzut stawiany, zresztą też przeczytałem go na na LinkedInie w jednym z wpisów jednego z przedsiębiorców. Czy to rzeczywiście było głównym zadaniem? Jeśli tak, czy się wywiązywała, ta instytucja wywiązywała się z tego zadania? I w ogóle co ona proszę wyjaśnić, bo większość, większość widzów na pewno nie wie po prostu... Co, jakiego typu instytucja to była? No właśnie, też słyszałem ten argument z ust ministra Gduli, i byłem troszkę zaskoczony, w związku z czym doczytałem na stronach rządowych, jak najbardziej ciągle dokumenty na temat powstania tej instytucji są dostępne. No i z nich wynika bardzo wyraźnie, że to absolutnie nie ma być spółka dochodowa. To ma być coś w sensie de facto na kształt instytutu badawczego. Jak rozmawiałem z ludźmi, którzy byli podczas powstawania tej organizacji, to okazało się, że troszkę to wynikało z pewnej ułomności przepisów. NCBR nie ma prawa powoływania instytutów, ma natomiast prawo powoływania spółek ZO, i w uzgodnieniu z ministerstwem ówczesnym stwierdzono, że najłatwiejszą formą, żeby tego rodzaju instytucja, która będzie rozwijała właśnie badania z zakresu uczenia maszynowego, to będzie powołać spółkę ZO. Tak rozumiem, to nastąpiło, ponieważ to właśnie potwierdzają dokumenty strony ministerstwa. W związku z czym myślę, że minister zwyczajnie jakoś nie zwrócił na to uwagi i po prostu komentował, sugerując się troszeczkę tym, że jest to spółka. Czyli to nie jest tak, że zadaniem mi było zadaniem tej spółki, tej instytucji, no bo to rozumiem, że spółka tylko była taką formułą prawną, która, która musiała być jakaś przyjęta. I głównym zadaniem nie było komercjalizacja. Wedle mojej najlepszej pamięci, bo znowuż nie jestem związany z tą organizacją, ale wedle mojej pamięci jest wymieniona komercjalizacja jako jeden z licznych celów, natomiast nie jest to cel podstawowy. Mm. Celem podstawowym jest rozwój badań, no i proszę też pamiętać, przy takiej skali nakładów, jaką mamy na sztuczną inteligencję, to to, że oni zmarnowali, zdaniem Ministerstwa, 27 milionów złotych, moim zdaniem świadczy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, prawie na pewno nic nie zmarnowali. To znaczy zmarnowali. No właśnie, a po drugie, to jest kwota, która jest prawdopodobnie 100 razy za mała, mhm. bo jest tak mniej więcej 1000 razy mniejsza niż na przykład to, co OpenAI wydaje i z założeniem wszyscy się ekscytują OpenAI. Z założeniem, że to się skomercjalizuje w przyszłości, bo tego się nie da skomercjalizować w Tyle OpenAI wydaje na badania i rozwój? No, wydaje oczywiście nie tylko na badania i rozwój, ale też na operations, czyli mhm. na samo utrzymanie tego systemu. To jest potwornie kosztowne. Też oczywiście spodziewam się, że z tej kwoty tam niecałych 30 milionów złotych duża część była również na utrzymanie infrastruktury. Proszę pamiętać, to są bardzo niestety zasobożerne badania. Proszę wytłumaczyć, jakby, czym się oni zajmowali, co to są za badania, zakładając, że. Część z naszych słuchaczy wie, ale duża część nie wie, bo Jasne, z tym się tym nie zajmuje. No, mogę skomentować w ogóle na temat badań hmm. ze sztuczną inteligencją, bo nie będę tutaj wchodził w szczegóły projektów, ale jest, są to badania, które są zasobożerne pod tym względem, że wymagają bardzo nowoczesnego sprzętu. Jeżeli ktoś na przykład myśli, o, muszę sobie kupić lepszą kartę graficzną, żeby sobie pograć w Wiedźmina, to ma dokładnie tego samego typu problemy, co ludzie zajmujący się uczeniem maszynowym, tylko że powiedzmy tysiąckrotnie mniejsze. Bo do uczenia maszynowego w chwili obecnej używa się właśnie bardzo zaawansowanych, przede wszystkim kart graficznych, ostatnio również zwykłych procesorów, które są zwyczajnie bardzo kosztowne i idzie w tysiące. No, zwykły jeden projekt dotyczący AI spokojnie może używać setek, jeśli nie tysięcy tego rodzaju kart. A jedna karta, jak wiadomo, no to jest koszt no, nawet paru dziesięć tysięcy złotych. Także już samo to to jest duży koszt. Oczywiście także są koszty energetyczne. Dla porównania, OpenAI yy, yy, używa. Bardzo dużo energii. W chwili obecnej tak się szacuje, że łączne użycie sztucznej inteligencji porównywane jest z użyciem prądu przez Holandię. Niesamowite. Eee, co będzie, jak ten, znaczy, jakby czego nie uzyskamy, jeśli ten instytut nie będzie działał dobrze, nie będzie, jego działalność nie będzie odpowiednio finansowana? No bo być może na wyższe będzie działał jakoś tam sprawnie. Jakby czym nam to grozi? Co tracimy, a czego nie zyskujemy? No, zyskujemy, nie wiemy, co możemy zyskać, natomiast wiemy, że na pewno wykluczamy się z wyścigu na własne życzenie. Dlatego, że proszę pamiętać, że tu nie chodzi nawet tylko i wyłącznie o to, czy Polska może być liderem w tej branży za 20 lat czy nie, bo to jest bardzo wielu chętnych. Ale także chodzi o to, czy w ogóle będziemy w tym uczestniczyli jako gracze, czy będziemy wyłącznie konsumentami. Także to się niestety przekłada na to, że rozwiązania dedykowane Polsce i ze specyficznym uwzględnieniem polskiej kultury, języka w szczególności no nie będą rozwijane proszę pamiętać jeżeli spojrzymy chociażby na rynek tych dużych modeli językowych to one są rozwijane z punktu widzenia osób które są anglojęzyczne, w drugim rzędzie chińskojęzyczne, polskojęzyczny model powstał i to wielka chwała ludzi którzy zajmują właśnie sztuczną inteligencją w Polsce, gdyby nie powstał, bylibyśmy na szarym końcu, bo nikogo nie obchodzi język polski jako rynek docelowy. W ostatnim czasie pojawia się wiele informacji, i nie wiem, czy to są punktowe wydarzenia, czy to jest jakiś rzeczywiście poważny trend, o rozmaitych niepokojących innych działań: Likwidacja sieci badawczej Łukasiewicz, tam zwolnienie pani profesor Marzec z Krakowskiego Instytutu Technologicznego, wycofanie dotacji 200 milionów dla Politechniki Poznańskiej, które miały iść na budowę komputera kwantowego. Czy to są jakieś. Jakiś taki duży trend, który pan zauważył, to po prostu no tak, to dobrze brzmi, bo też nie chciałbym nie staram się tłumaczyć rzeczywistość nie mówić, że dobra, czy wszystko niszczą, czy po prostu to są, no parę błędów ktoś popełnił, ale generalnie to wcale nie jest tak źle. Przede wszystkim na pewno nie chciałem twierdzić w żadnym momencie, że ministerstwo wszystko niszczy. To byłoby nonsensowne kompletnie. Widzę wiele dobrych ruchów ze strony Ministerstwa nauki, no, chociażby pochylenie się nad sprawą akademików. To jest bardzo istotne. Czy to, że ministerstwo no, wyraża chęć? Tego, żeby reformować polską naukę. To dobre chęci są bardzo widoczne. Natomiast, mm -hmm. że niestety, jak przechodzimy do szczegółów, no chociażby, jak spojrzymy na propozycje zmian w ustawie Polskiej Akademii Nauk, to wygląda to troszeczkę tak, że ministerstwu ktoś szepcze do ucha jakieś pomysły, a ministerstwo, no niestety, tych pomysłów nie iteruje, nie dyskutuje szerzej środowiskowo, w związku z czym wychodzą troszeczkę nieupieczone, niedogotowane i niespecjalnie dobre. Mam też takie troszeczkę wrażenie, może mylne, że ze strony ministerstwa jest takie przekonanie, że. No, u władzy w Polskiej Akademii Nauk to są jakieś tu, stare dziadki leśne, trzeba ich odsunąć. No, problem jest taki, że nawet gdybyśmy byli leśnymi dziadkami, no, ja się zbadali czuje, ale mało kto się czuje, no to nawet gdybyśmy byli, to sama akademia, sama korporacja to no, nie za dużo ma wpływ w ogóle na to, co się dzieje w instytutach naukowych, pan. Dlatego, że instytuty są w bardzo dużym stopniu niezależne. Jeżeli celem ministerstwa byłoby na przykład, żeby no, słabsze instytuty, w których, no, czyli te, te leśne dziadki, o których mówimy, żeby zwolniły etaty, żeby tam były osoby, które dobrze sobie radzą naukowo. I to oczywiście nie metrykalnie, bo można mieć nawet i 80 lat i świetnie pisać, być naukowo aktywnym, ale są też osoby, które się odpuszczają dużo wcześniej i takie osoby pewnie należałoby wymieniać na y, działające naukowo. No to tego rodzaju narzędzi nie mamy nacisku na instytuty. Polska Akademia Nauk jako korporacja w bardzo niewielkim stopniu może kształtować politykę kadrową, a nowa ustawa jeszcze bardziej luzuje nadzór nad instytutami. Proszę wytłumaczyć, na czym polegają zmiany w tej, czy propozycje zmian w, tej, w tejże ustawie. No tam padło bardzo wiele kontrowersyjnych propozycji, wymienię może tylko kilka. Chociażby no ma, minister, który ma taki pomysł, że członków korporacji, i członki nie oczywiście, powinni wybierać ludzi, którzy członkami korporacji nie są. Czyli żeby do zgromadzenia na przykład weszły, weszli dyrektorzy, członkowie Akademii Młodych Uczonych. No to jest rozwiązanie bardzo kontrowersyjne i niespotykane nigdzie na świecie. Stany, Francja, Niemcy, Wielka Brytania, wszędzie tam działają Akademie Narodowe i wybierani ją wyłącznie członkowie członków. Taka jest tradycja i tak właśnie powinno być. Co nie zmienia faktu, że być może minister Góra zaczął od fajnego pomysłu, że należałoby zwiększyć głos dyrektorów, członków Akademii Modułczonych w ogóle w korporacji, czyli na przykład dać im możliwość uczestniczenia w zgromadzeniu, ale z głosem doradczym. No właśnie tego rodzaju problemy się pojawiają, że z jakiejś pewnie dobrej idei. No niestety wychodzi coś, co robi się potworkiem. Inny pomysł, dwa bardziej kontrowersyjny i może bardziej niebezpieczny. Minister chciałby mieć możliwość odwoływania kanclerza Polskiej Akademii Nauk w zasadzie wedle własnego widzimisię, czyli bez jakiegokolwiek pytania o zgodę ze strony prezesa, tylko na zasadzie wyłącznie powiadomienia. Chciałby mieć możliwość samodzielnego decydowania o dystrybucji subwencji na instytuty. Co niestety, jak spojrzymy na to, co poprzedni minister nauki robił, chociażby z Instytutem Filozofii i Socjologii, widzimy, że może się bardzo nieprzyjemnie skończyć. Może się skończyć zwyczajnie z likwidowaniem danej jednostki. Ja bym najbardziej chciał, tak naprawdę, żeby politycy z dowolnej opcji dali nam po prostu troszkę świętego spokoju, odrobinę zaufania i odrobinę pomogli w governance, czyli na przykład stworzyli procedury, które w przypadku instytutów dadzą możliwość promowania jakości naukowej, ale także dadzą troszkę środków. Tak bo. Schnome, jak pan powiedział, że oczekuje, że politycy pomogą wam w governance, to, to pomyślałem, nie wiem, czy my żyjemy w tym samym kraju, bo wiele można powiedzieć o naszym świecie politycznym, ale nie to, że właśnie to słowo jest im specjalnie bliskie albo go rozumieją. Zgoda i to jest rzeczywiście pewien problem. Co więcej, klasa polityczna właściwie lewa na prawo Governance traktuje jako coś, co trzeba konstruować dla siebie, podczas kiedy no. governance powinno być na trudne czasy, czyli na, raczej nie pod siebie, tylko pod to, co będzie w przyszłości. Chodzi o zasady zarządzania instytucjami. Tak, tak? Dokładnie tak. Czyli sens tego, sens, sens tego słowa. No, z jednej rzeczy, ja powiem też, że ostatnio to przeczytałem, nawet nie zdawałem sobie sprawy. W Zlikwidowano w Akademii Sztuki Wojennej takie think tanki zajmujące się Azją, Indiami. Właśnie, kiedy podpisaliśmy umowę strategiczną o współpracy z Indiami, wyrzucono z pracy ludzi, którzy znam ekspertów, którzy przez lata się zajmowali nie wiem, Rosją i jeździli tam po Rosji, zbierali informacje i właśnie już nie pracują. Jakiś ba bardzo dużo tych niepokojących zjawisk. Nie twierdzę, że to jest rzecz nowa w polskim życiu publicznym, aczkolwiek. No Teraz chyba ten pedał został przyciśnięty bardzo mocno, i to jest no, bardzo niebezpieczne. Ten pattern, to co to, to pan mówi, że pewien y, jedna pojedyncza zmiana może nie budzi takiego wielkiego zdziwienia. No, bo przecież, jakby akurat w sieci Łukasiewicz, wiemy, że na przykład że tam w poprzedniej ekipie też były różnego rodzaju nieprawidłowości, y, i nie mamy jasnego obrazu. Jak ja patrzę na sieci Łukasiewicz, widzę, jest mnóstwo świetnych instytucji, i prawdopodobnie niektóre takie, które wymagały pewnej interwencji. No, i teraz jest podobnie. Są pewne zmiany, które prawdopodobnie niektóre mają sens, ale jak się spojrzy na pewien ciąg zdarzeń, to wydaje mi się, że troszeczkę tych zmian niepokojących jest za dużo. A coś, czego najbardziej brakuje, no to brakuje właśnie pomyślenia, jak kompleksowo rozwiązać kwestie finansowe. Przypomnę tutaj, że Instytuty Polskiej Akademii Nauk mają najlepsze wyniki z wszystkich jednostek naukowych w Polsce pod względem dowolnego kryterium, czy to grantów RC, czy to cytowalności w górnych 2%, a mają stałe niedofinansowanie. Od dziesiątek lat system wygląda tak, że co roku dostają mniej pieniędzy niż uczelnie, i co roku, no, jak minister będzie miał łaskawy humor, to dosypie, jak nie będzie miał, to nie dosypie, w związku z czym są na łasce i niełasce ministerstwa. Powinno być inaczej. Dlaczego w projekcie ustawy nie ma bardzo prostego punktu, który powiąże finansowanie instytutów z identycznym finansowaniem na rzecz uczelni? No niestety ta plemienna wojna polityczna dotyka. Kolejne, kolejne sfery naszego życia, też tak ważne jak, jak nauka. Ale po spróbujmy wyjść poza to i pomyślmy sobie: zabawmy się w to, że może to znikają ci politycy na chwilę, albo przyjdą jakieś cudowni następni. Cudownych nie będzie, ale może jacyś, którzy. Jakby, no dobra, chcemy tutaj zrobić naprawdę poważną, znaczy chcemy popchnąć Polskę do przodu, cywilizacyjny rozwój. Osiągnęliśmy ogromny sukces, chcemy jeszcze pójść dalej. Co należałoby zrobić, żeby wykorzystać potencjał takich ludzi jak pan e, e, i wielu, e, jak profesor Sankowski i wielu, wielu innych młodszych, starszych, e, dobrych naukowców, którzy. No, albo będą wnosić tutaj wartość do naszej gospodarki, bo na końcu to ma się skończyć na gospodarce, prawda? No, albo do gospodarki brytyjskiej czy amerykańskiej, która w czy jakiejś azjatyckiej, która zas się tych, zasysa cały czas polskich naukowców. No powiem może coś niepopularnego, ale wydaje mi się, że <laughs> największym problemem tutaj jest brak zaufania i że to, co należałoby zrobić, to, robi, to zrobić to, co chociażby Google robi w systemach rekrutacyjnych. Poświęca ogromną ilość czasu, żeby wybrać najlepszych, ale <laughs> potem daje im dosyć dużą swobodę. I to samo trzeba by zrobić tutaj, czyli owszem, poświęcić dużo czasu, wysiłku, żeby wybrać ludzi, którzy nie są ściemniaczami, nie, nie, nie udają nauki, tylko robią faktycznie to, co robią dobrze. Później dać im bardzo konkretne cele, których się będą musieli w określonym czasie wywiązać, ale dać im swobodę dobrania do tego środków. I w ten sposób, jeśli widzimy, to czy to będzie problem y, rozwiązań dla Polskiej Akademii Nauk, czy to będzie kwestia sieci Łukaszewicz, czy uczelni niepublicznych. To zupełnie jest inna optyka. Proszę zauważyć, co ministerstwo zapowiada dla uczelni niepublicznych. Też kompletne szaleństwo. Mieliśmy kolegium Humanum, wszyscy się śmiali, że Tumanum. No, było to na pewno w dużym stopniu nieprawidłowe. Ale czy rozwiązaniem jest tutaj spowodowanie, że minister będzie mógł z dnia na dzień zamknąć uczelnię publiczną? Serio? Najlepsze uczelnie publiczne w Polsce, które są naszym dobrem eksportowym, to minister chce móc zamknąć od ręki? Przecież to będzie BAT. Na te uczelnie, kiedy się być może zmieni, władze być może nie zmieni, na pewno tak nie powinno być, czy są na skinięcie ręki. Inna rzecz, którą proponują, no było, był handel wizami. Uczelnie publiczne niskiego sortu miały taki model biznesowy, że sprzedawały przyjęcie na uczelnie, w związku z czym ludzie sobie przyjeżdżali tutaj, szwendali się po całym Schengen, dzięki temu, że, mieli, że byli pseudostudentami. No dobrze, hmm. ale rozwiązaniem przecież nie jest to, co proponuje minister żeby wprowadzić zakaz rekrutowania więcej niż 50% uczelni z zagranicy, bo to jest kompletny nonsense. No spójrzmy na najlepsze uczelnie zarządzania w Europie, IMD chociażby, czy w Szwajcarii, czy spojrzymy na INSEAD w Hiszpanii, no tam się ze świecą szukać Hiszpanów na INSEADzie, na pewno to nie będzie 50%. Jeśli chcemy, żeby edukacja i nauka były naszym dobrem eksportowym, podobnie jak AI, a mogą jak najbardziej, bo to są te dziedziny, w których mamy pewne predyspozycje, mamy pewne fundamenty, to absolutnie nie możemy pochodzić w ten sposób. Musimy właśnie wyselekcjonować najlepszych, dać im dużo wolnej ręki i zapewnić odpowiednie środki. No i to jest z jednej strony też znaczy rozumiem, że ściąganie tych zdolnych studentów, no to jest z jednej strony i, za, i się zarabia, no bo można jakby sprzedawać te, te miejsca. No i buduje się potencjał naukowy, ale też potem taki potencjał no, naszych ambasadorów na świecie, tak? Bo to jest tak, jak. Y y Czasami odkrywamy, że w, nie wiem, w krajach arabskich czy gdzieś w Afryce są polscy y, y, ludzie, którzy są polscy, y, polscy bliżsi, chętnie współpracują, bo to są ludzie, którzy kiedyś, 20-30 lat studiowali w tym kraju, jakby automatycznie jakby budujemy swój wpływ. Tak, to jest na budowanie na networku. Mam kontakty z nasze z Wietnamem, to są jeszcze za apr u zapoczątkowane. To, żebyśmy byli w pewnym sensie takim hubem edukacyjnym. W bloku sowieckim, mm -hmm. to miało jak najbardziej pozytywne wydźwięki i rzutuje do teraz. Także bardzo bym przed tym przestrzegał. Uważał, że, uważam, że edukacja to jest coś, w czym z różnych względów nam się udało. Tak jak nie wiemy, dlaczego nam się udało na rynku gier komputerowych, ale mamy tu mm -hmm. sukcesy. Tak samo się nam udało, jeśli chodzi o edukację w pewnych obszarach. Z AI także. No mamy, nie wiemy dlaczego, ale mamy świetnych programistów. Nie za dużo, ale trochę ich mamy. Mamy świetnych ludzi od AI. Trudno powiedzieć czemu, ale to trzeba wykorzystać. Trzeba na to dodać jakieś środki. No dobra, ale tak trochę mnie niepokoi, pan, że to nie, nie wiemy czemu. Nie wiemy e, bo bo no właśnie chciałem, co takiego u nas możemy powinniśmy wzmocnić, no żeby wykorzystać to, że, no że właśnie mamy taką e, w ogóle potężne kadry IT, tak, rzeczywiście armię ludzi, którzy pracuje, e, którzy pracują w Polsce. Niedawno sprawdzałem swoją drogą ile, bo już tam opowiadam o tym, jak się Polska zmieniła i liczymy, mamy górników, którzy kiedyś byli takim dobrem narodowym, ile mamy e, e, ludzi od IT, tak? Więc mamy z pięć razy więcej dzisiaj e, 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 w ludzi od IT niż, e, niż górników. No tylko, że oni nie chcą wychodzić na ulicę z mutrami, niestety. Tak, no bo, bo się zajmują, bo się zaj, bo, bo zasuwają i zarabiają pieniądze. Tylko ważne, żeby zarabiali pieniądze siedząc przy komputerze, nie tylko pracować dla firm z Doliny Krzemowej, czy chińskich, czy, czy induskich, tylko tylko dla, dla polskich firmy. Więc wróćmy, jakby spróbujmy napisać ten przepis, tak? Co przepis na to, jak dobrze wykorzystać i, i polskie, polskie szkolnictwo wyższe i polską naukę, co powinno się zrobić? Takie fundamentalne kroki, które powinny zostać zrobione, no, żebyśmy mieli z tego większą kość, żeby na końcu polska gospodarka była e, silniejsza, a przecież jest już całkiem silna. Powiem może o trzech rzeczach. Pierwsza mm -hmm. będzie związana właśnie z IT. I tutaj akurat premier Gawkowski myślę, że ma wizję. Nie ma w tej chwili chyba jeszcze środków, ale ma, ma pewną wizję, żeby rozwijać no, zarówno branżę AI, jak i branżę IT w pewnym stopniu. I ten rozwój polega chociażby na tworzeniu konkursów dedykowanych, czyli na tym, że powiemy sobie, OK, chcemy pomyśleć, co mogłoby zrobić AI w edukacji, albo co mogłoby zrobić AI dla przemysłu, czy w jaki sposób moglibyśmy to zrobić. Czyli tworzenie pod to konkursów dedykowanych, które będą realizowane. Najlepiej w partnerstwie biznes, y, y, uczelnie, środki badawcze, być może także y, agendy rządowe, i w ten sposób tego rodzaju projekty można tworzyć. Tu moim konikiem od lat jest tworzenie platform do nauki języków. Możemy niesamowite rzeczy zrobić w tym zakresie z użyciem technologii, naprawdę niedużymi nakładami. To są nakłady niewspółmierne chociażby do wydatków na tablice interaktywne czy na drukarki 3D, które poszły po całej Polsce, a można by to sporo y, dla Ministerstwa Edukacji zrobić. Drugi obszar. Czyli co możemy zrobić dla polskiej edukacji? Przejdę od razu. No, na pewno możemy pomyśleć o tym, w jaki sposób ta edukacja powinna być nastawiona na współczesne kompetencje. I to akurat minister Nowacka myślę, że to całkiem stara się zrobić. No, Myśli pan, ma. że edukacji takie od, od zera myślę od końca tak, To jest kluczowe, mhm. dlatego że to, co Ministerstwo Edukacji Narodowej próbuje zrobić, no to próbuje zmienić kierunek, tylko że próbuje zmienić kierunku ogr kierunek ogromnego, bezwładnego okrętu. I być może im się to nie uda, natomiast starają się zmienić podstawy programowe, starają się w pewien sposób zmienić optykę myślenia. W ogóle jestem przeciwnikiem tego, że zniesiono pracę domową. niepopularny może pogląd, ale uważam, że one mają istotną funkcję w edukacji, bo powtórki codzienne są niezwykle istotne w edukacji, zwłaszcza językowej, ale widzę, że się starają się do tematu podejść kompleksowo. No, ale brakuje środków. Przecież to też należałoby wesprzeć. To się pięknie spina, nawiasując, z numerem jeden, czyli z IT. To należałoby wesprzeć przez tworzenie platform, tworzenie narzędzi, które Dadzą nam także analitykę, bo przecież koniec końców, jeżeli mamy systemy IT, to z nich będziemy mieli też ciekawe dane, będziemy wiedzieli, gdzie dzieci się uczą lepiej, gdzie gorzej, gdzie nauczyciel troszkę potrzebuje może wsparcia większego, a gdzie mniejszego. No i trzeci obszar, jak wesprzeć naukę? No tutaj myślę, że nie da się od, odejść od fundamentalnego problemu, który polega troszeczkę na tym, że w nauce mamy troszkę ludzi, którzy robią dobrą naukę, troszkę ludzi, którzy udają, że robią, i troszkę ludzi, którzy nie robią nic. Z tymi, którzy nie robią nic, Sytuacja jest dosyć prosta. Oni się sami identyfikują zwykle, albo myślą o tym, żeby robić karierę dydaktyczną, albo odchodzą z nauki. Jeśli są drobnymi dydaktykami, to ok, chociaż być może mogliby zwolnić miejsce dla osób, które robią i naukę, i dydaktykę. Natomiast problem mamy z tymi, którzy udają, że robią naukę. Czyli robią produkt, tak jak był kiedyś wyrób czekoladopodobny, to nie robią wyroby naukopodobne. I niestety, ze względu na to, że i poprzedni, i obecny minister niespecjalnie mają pomysł na to, jak rozwiązać system oceny jakości nauki. No to oni sobie w tym systemie całkiem dobrze radzą. Ze wsparciem, nawiasem mówiąc, uczelni, bo rektorzy uczelni, no w ich interesie jest to, żeby wypaść dobrze w ewaluacji, a niekoniecznie to, żeby robić zawsze dobrą naukę. No i jeżeli sobie z tym poradzimy, czyli uwolnimy pewien potencjał etatów, potencjał naukowy, to będziemy mogli tym, którzy robią prawdziwą naukę, płacić troszkę lepiej. Czyli to nawet nie jest kwestia tego, żeby było więcej środków, tylko żeby one były umiejętniej alokowane. No ale moim zdaniem od środków też nie uciekniemy, dlatego że jeżeli chcemy mieć na przykład. I wiodący uniwersytet w Polsce, który będzie w top setce rankingu. I powiem szczerze, ta top setka to jest na miarę naszych marzeń, miś, na miarę, na miarę naszych możliwości. Chciałbym, żebyśmy byli w dziesiątce, ale to jest raczej nierealne. Przecież jesteśmy krajem, tam dwudziestym <laughs> pierwszym, drugą gospodarką świata, tak? Dlaczego nie, możemy mieć dwu, tak no. dlaczego nie możemy mieć, tak jak w piłce nożnej, tak? Dlaczego no, nie, nie pytanie, możemy tak. być e, e, drużyny piłkarskiej, która jest... W, nie kończę w pierwszej trójce, ale w tej pierwszej dziesiątce, dwudziestce. I dlaczego Polska, polskie uniwersytety nie mogą być, e, być tak daleko, skoro przecież sam pan mówi, że mamy sukcesy w wielu polach edukacyjnych? One są bardzo rozdrobnione. Jeślibyśmy, oczywiście jedno podejście jest takie: weźmy najlepsze ośrodki z całej Polski, spróbujmy z nich zrobić jeden uniwersytet, mhm. taki patchwork. A to tak nie zadziałało, bo nie zabierzemy uczeniom wydziałów instytutów. Drugi pomysł jest taki: stworzyć od zera instytucję elitarną. To jest pomysł możliwy, drogi, ale możliwy. Myślę, że na przykład można by to zrobić w ten sposób, żeby stworzyć instytucję z bardzo wysokimi pensjami, na którą się deleguje na okres nie wiem 5-7 lat osoby z polskich instytucji oraz się zaprasza z absolutnie topowych uczelni ludzi, żeby tu spędzili okres stażowy. Oni wspólnie pracują, potem wracają do swoich ośrodków macierzystych. No i wreszcie pomysł, który już był kiedyś na tapecie, żeby pomyśleć, czy nie chcemy stworzyć na bazie PAN polskiej akademii nauk potencjalnie także Uniwersytetu, bo przecież gdybyśmy wzięli instytuty PAN razem, to one wypadałyby już w górnej dwusetce, a nie w górnej pięćsetce mhm. jak polskie uczelnie. A dlaczego nie można doprowadzić do tego, żeby historyczne polskie uczelnie, Uniwersytet Jagielloński czy Warszawski, żeby z nich zrobić takie instytucje, zmienić sposób zarządzania nimi i no to jest coś, co już jest. I Ujot troszkę już tam istnieje, nie? Tak, tylko, że no, jakbym był rektorem uj -u, no to mm -hmm. miałbym... Co by pan zrobił, gdy pan był rektorem <laughs> uj u do, Odpukać, Dobra. niech nie chciałbym takiej pracy, bo to jest bardzo ciężka, <laughs> e, ciężkie zadanie. No, no, ale to ciężkich zadań trzeba brać na siebie, ciężkie zadanie. E, ty, jest pan jest pan, umówmy się tak, z, zróbmy taką zabawę, ale to nie jest zabawa, mm -hmm. tak? Zostaje pan e, e, dyrektorem, e, rektorem uj u ja jestem, albo ktoś jest premierem, tak? Jest taki otwarty, dobra, jesteśmy gotowi, żeby zmienić Polski system, tak, żeby UJ stał się najlepszym uczelnią. To co możemy razem zrobić? No wiem, pierwsza Panie Ryszardzie. E, pierwsza rzecz jest taka, że rektor, jak zostanie wybrany, to w pierwszej kadencji myśli o tym, żeby zostać wybrany na drugą. Aha. A po drugiej kadencji myśli o tym, no, że wróci do tego senatu no, i musi gdzieś się znaleźć. To jest niestety model, w którym no, na dobre i na złe mamy społeczność akademicką, która jest samorządna mhm. i ona nie pozwoli rzecz, zazwyczaj zrobić rzeczy radykalnie głupich, ale także no, nie pozwoli zrobić rzeczy radykalnych. Na przykład. Bardzo ostrej selekcji i usunięcie osób, które sobie naukowo kompletnie nie radzą. To zresztą nie jest specjalnie w interesie uczelni jako taki. Może być w interesie kraju, ale niekoniecznie jest w interesie uczelni, no bo te osoby z jednej strony są dobrze umocowane, z drugiej strony być może są potrzebne do dydaktyki i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, jeżeli nie wprowadzimy systemu, który będzie bardzo silnie premiował doskonałość naukową, czyli nie to, żebyśmy zapełnili cztery sloty, ale żebyśmy mieli na przykład na, jedno, na jeden wydział, żebyśmy mieli pięć wybitnych publikacji. W skali pięcioletniej, to się wydaje strasznie mało. Ale jak spojrzymy po w Polsce, gwarantuję panu, że większość wydziałów nie byłaby w stanie wskazać elitarnych, wybitnych publikacji, mhm. które naprawdę zmieniają naukę. Mhm. No dobrze, ale jakie kompetencje powinien nie wiem, mieć e, e, rektor e, wyższej uczelni w Polsce jakie narzędzia powinien dostać, żeby móc do tego doprowadzić? No to, to jest już kwestia, którą dyskutujemy co najmniej od ministra Gowina, jak nie wcześniej. Tak. To był pomysł. Ale może warto wrócić do tego? Tak, no bo na to jest tak, Raz nie wyszło, no to może widzie, teraz to nie wiesz, że widziałem. Może za, tam za chwilę. Myślę, że na pewno warto do tych dyskusji wracać i mm -hmm. być może być może rzeczywiście klimat potem się kiedyś zrobi. Na pewno powinien rektor mieć dużą autonomię i to myślę, że jest niezwykle istotne. Wiem, że ludzie się tego bardzo boją mówią, że kurczę no, za dużo władzy dla rektora. I dziekan, i rektor powinni mieć dużą autonomię, czyli w związku powinno się wybrać ich z jak największym sensem. To powinny być osoby z kwalifikacjami. Bardziej menedżerskimi też, chyba, niż naukowymi, prawda? Niestety, znaczy, może tak. niepotrzebnie z panem tak. rozmawiam, ponieważ będziemy rozmawiać z kimś, kto ma doświadczenie w zarządzaniu dużymi instytucjami. Zdecydowanie tak. No. A on powinien być prorektorem do spraw naukowych. Na pewno rektorem jako takim hmm. powinna być osoba, która ma umiejętność zarządzania, aczkolwiek zarządzania tego typu organizacjami. Tak. Jak weźmiemy menedżera z, nie wiem, z McKinsey, to on raczej będzie się musiał przez pierwsze pięć lat dopiero nauczyć, o co w ogóle w tym chodzi i, i niespecjalnie się sprawdzi. Ale ktoś, kto w pewnym momencie prowadził karierę naukową i z różnych względów zrozumiał, że nie będzie Einsteinem, no, to, to nic specjalnego. E, nie wszyscy się, są Einsteinami. Nie wszyscy są, ja na pewno nie jestem Einsteinem, aczkolwiek nie ciągnie mnie do bycia rektorem. Ale jest pan niemielniakiem. No, tak, no. jestem niemielniakiem, ale myślę, że tutaj skala Einstein-Niemielniak, jak, no, jak będziemy wymieniali jednym ciurkiem, to, to troszeczkę nam się, nam się nie zachowa. Natomiast to, co warto docenić u ludzi, którzy z różnych względów zaczęli karierę naukową, z mniejszymi, większymi sukcesami, no, zostali profesorami, ale w pewnym momencie już wiedzą, że no, prochu nie wymyślą, to jest dawanie im sensownych możliwości rozwoju, czyli na przykład ukończenia studiów menedżerskich. Przecież to jest pewien zasób wiedzy, którą trzeba mieć, żeby w ogóle z tym radzić. MBA studia, niewielu dyrektorów instytutów, czy niewielu rektorów, dziekanów się decyduje na studia MBA. A czemu? Może powinien być specjalny fundusz, który umożliwi tego rodzaju dokształcanie się i robienie kariery w tym już y, kierunku. Proszę zauważyć, w Stanach Zjednoczonych tak dokładnie to wygląda. Jeżeli ktoś mm -hmm. jest czy dziekanem, czy rektorem już w szczególności, prezydentem uczelni, to niemal zawsze to jest wybór kariery. Czyli to już nie jest, a bo będę sobie rektorem, a później będę sporotem naukowcem. No nie. Troszkę tak jak z polityką, jeśli się wejdzie do polityki ze świata nauki, to powrotu w zasadzie realnie nie ma. Mhm. No dobrze, to poza tym, że wybieramy ludzi, którzy mają background naukowy, ale jednocześnie wiedzę menedżerską, czy pewne zdobywa, stopniowo zdobywane, zdobywaną wiedzę, wiedzę menedżerską, jakie jeszcze narzędzia powinien dostać rektor wyższej uczelni, żeby móc z niej zrobić uczelnię trzy razy lepszą? No, musi mieć możliwość, to, to tak zwane fire or hire, czyli musi mieć możliwość kształtowania samodzielnie polityki kadrowej, polityki płacowej. To jest niestety trudny temat, niepopularny, ale wybitna osoba, która zajmuje czymś na światowym poziomie, powinna zarobić pięć razy więcej niż na tym samym stanowisku ktoś, kto po prostu robi swoje. Tego w Polsce nie przeskoczymy, dlatego że mamy no, przyzwyczajenie pewne, że te płace są jakie są, równa się w dół. Przypomnę, że w bardzo wielu jednostkach publicznych. Wręcz opiera się to na płacach minimalnych, na yy, tych niższych stanowiskach. W związku z czym to jest trudno przeskoczyć i budzi mm -hmm. się to zawiść. Wreszcie, no powinny być bardzo jasne targety, czyli ten rektor oczywiście musi mieć swobodę, ale musi mieć powiedziane, co ma osiągnąć, co chcemy uzyskać i w jakiej perspektywie czasowej. Wobec tego to w chwili obecnej target jest taki, że A muszę uzyskać kategorię A albo najlepiej A. No i tego rodzaju target yy, w, zeszłym, w zeszłej kadencji uzyskiwał się publikując yy, w Cemencie, w Wapnie i Betonie. Czy widzi pan takie, e, oczywiście pan się nie zajmuje badaniem opinii publicznej, tak, ale, ale obserwuje pan i jakby w, no, śledzi pan, co się pisze i mówi. E, e, czy nie jest tak, że, dzisiaj przeczytałem taki komentarz e, koleżanki Anny Wittenberg z e, dziennika Gazety Prawnej, która napisała, że ten protest w sprawie no, w końcu niewielkiej instytucji, tak, o której 99% Polaków jeszcze tydzień temu nie słyszało, Stał się jakby takim tematem, o którym wszyscy mówią. Tak? I to e, no oczywiście, że bardzo, bardzo wielu naukowców czy ludzi jakby związanych z, z AI e, protestuje, ale czy to, to nie jest taki element tego samego, znaczy tej, tej aspiracyjności już, już tego nowego pokolenia Polaków, który myślę, że wcale nie osiągnęliśmy szklanego sufitu, prawda? Tylko tak naprawdę teraz możemy się dopiero odbić. To ci sami, którzy chcielibyśmy, żebyśmy mieli wielkie lotnisko, nowoczesną kolej. E, e, Wielkie porty, elektrownie jądrowe, i tak dalej, tak dalej. Czy pan się z tym zgadza, że to jest jakiś. Czuje pan też, że w tym środowisku, w którym pan się obraca, że, że, że jest taki powiew i że być może obecne elity polityczne nie są w stanie na to odpowiedzieć, ale że to za chwilę może przyjdzie? Ja to czuję przede wszystkim, że jest to pewien ciąg, czyli czara się przelała. No, była Polska Akademia Nauk, sieć Łukaszewicz. No, to niedofinansowanie Narodowego Centrum Nauki, które już. No... Od lat o tym trąbimy, od, od miesięcy o to błagamy, a jest ciągle na, na, na fatalnie. No i wreszcie to ideas NCBR, to po prostu jest tego za dużo. Za dużo tych, tej niechęci do komunikacji ze środowiskiem, próbowania siłowego wprowadzania lepszych lub gorszych rozwiązań, które po prostu są tutaj nieprzemyślane. I w, ten, w tych kategoriach to postrzegam. Natomiast w tym sensie, o czym pan mówi, to ideas NCBR to jest rzeczywiście super czysty case, dlatego że no, wybitna osoba, absolutnie, poza wszelkimi skalami, wybitna w tym, co robi, super nowoczesnej dyscypliny, bez jakiegokolwiek powodu zostaje de facto usunięta z tej roli, którą pełniła i odchodzą za nią to też wybitne osoby z Rady Naukowej, to oczywiście brzmi jak coś, pod czym każdy intuicyjnie się jest skłonny podpisać. Ale wrócę do tego pytania szerszego. Czy, czy wydaje się Panu, że jest taki duch w dużej części społeczeństwa, właśnie wśród elit y, 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 społeczeństwa, którzy rozumieją to, że Mamy historyczną szansę wyskoczenia jeszcze wyżej, tylko do tego potrzeba paru o, narzędzi, no właśnie, dużej dobrej infrastruktury, dobrych uczelni, dobrych ośrodków naukowych i że w zasadzie to już jest w naszym zasięgu. No bo powiedzmy, 20 lat temu na no to by było wiadomo, można nas nie stać, tak, ale dzisiaj już nas stać na wiele rzeczy, chociażby stać nas na to, żeby tam wydrukować trochę więcej. Tak, tu są spory między ekonomistami, ale jeszcze nie jesteśmy jakoś totalnie zadłużeni i są takie jeszcze, na których po prostu musimy wydawać pieniądze i możemy, bo też od jak się troszkę bardziej za dużo, my się świat nie zawali, a możemy zainwestować w rzeczy, które nam przyniosą e, ogromne efekty w przyszłości. Na pewno no tego rodzaju ferment rewolucyjny jest, aczkolwiek tu powiem e, przewrotnie, że wydaje mi się, że minister Gdula także ma takie poczucie, że przyszedł, zrobi rewolucję i będzie lepiej. No, rewolucje czasem są potrzebne, ale trzeba jednak je robić z głową. I e, myślę, że to, że w chwili obecnej jest tak szeroko przekonanie kurczę, no, na to przynajmniej nas powinno być stać. Mam nadzieję, będzie właśnie sygnałem do tego, żeby ta poważniejsza refleksja nastąpiła. Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Profesor Dariusz Jemielniak, bardzo Panu dziękuję. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Państwu. To wszystko na dzisiaj. Napiszcie koniecznie w komentarzach, co o, co o tym sądzicie. Czy Waszym zdaniem stać nas na to, żeby wesprzeć w poważny sposób naukę, przebudować edukację, czy jakby jesteśmy w stanie dotrzeć do ludzi, którzy rządzą państwem, czy którzy będą rządzić, żeby zrozumieli. Że są to kluczowe rzeczy dla rozwoju Polski. Dziękuję bardzo. Za to wszystko na dzisiaj. Do widzenia. Nagraj to w blisko.